Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. I z siódemki nam się ósemka już zrobiła. 8 minut po godzinie 19, a w kalendarzu 25 dzień maja 2023 roku. To jest czwartek. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia, a po drugiej stronie naszego łącza Krzysztof Bruzda. Witaj, Krzysztofie. Dzień dobry. Ja chciałem zauważyć, drogi Michale, że słyszałem tylko Rocha, ale już muzyczki nie słyszałem. Nie słyszałeś? To nie wiem, co tu się wydarzyło. Jakim cudem, bo muzyczka też powinna do ciebie iść. To był taki efekt jak odszumiacz. I tylko Rocha słyszałem. Aha, no to okej. Okay. Czyli ustawiłem u ciebie dobre brzmienie, u siebie o tym brzmieniu zapomniałem, no ale to zaraz to naprawię, także spokojnie. Faktycznie jakiś taki 16-bitowy jesteś. A to już proszę bardzo, już myślę, że teraz będziesz zadowolony. No, myślę. Tak jest. Dobrze, zostawmy technikalia, przejdźmy do innych technikaliów, bo ty dziś do naszego studia przyniosłeś klawiaturę. Klawiaturę przyniosłem. Tak, i to jest klawiatura Typer Claw BC 110, o, BC110, tak, 110, jak, żeby tak już całkowicie tą angielszczyzną tutaj wypowiedzieć nazwę tego urządzenia, no po prostu wypowiedzieć, nie ma co szpanować, wystarczy wypowiedzieć. To jest klawiatura, która już trochę na rynku jest, bo z tego, co mówiłeś, to z jej dostaniem, jeżeli chodzi o taką nową, to czasem bywa problem, chociaż tu i ówdzie jeszcze jest dostępna. Jest, tak. I ja dostałem tą klawiaturę w okazyjnej cenie, bo to jest używka. Ale taka używka, która miesiąc temu straciła gwarancję. Zastanawiam się, dlaczego ten ktoś się jej postanowił pozbyć, bo jest całkiem niezła i zastosowań ma trochę, ale skoro ktoś sprzedawał, no to postanowiłem, że kupię. Ja ją kupiłem za 45 zł. Tak, a oryginalnie to jest chyba około 2-3 stówek. Mniej więcej tak. Tak, tak. To jest taka cena, bo gdzieś tam też rozglądałem się w poszukiwaniu informacji o tym urządzeniu. To jest klawiatura, jak wspomniałeś, bezprzewodowa i to jest klawiatura na Bluetooth. Na Bluetooth. Tak. Tu nie ma... Taki prawilny Bluetooth, jak wszyscy mamy w komputerach, w laptopach. Nie jakiś dongle do USB, tylko po prostu normalnie na Bluetooth. Tak. I co ta klawiatura ma takiego fajnego, że zdecydowałeś się na jej zakup? Przede wszystkim zdecydowałem się na jej zakup jak zwykle z lenistwa, nie? ponieważ chcąc obsługiwać tu w studiu kilka urządzeń, musiałbym mieć kilka klawiatur. A w związku z tym, że ta klawiatura ma możliwość podłączenia do niej aż 3 urządzeń, to rozwiązałem sprawę obsługi kilku urządzeń za pomocą jednej klawiatury bez konieczności, co tutaj właśnie jest najfajniejsze w tym, jak chodzi o osoby jakkolwiek niewidome, a chcące mieć dostęp zdalny do swojego sprzętu, no bez remote'a, który to remote oferuje NVDA. I teraz jakby mi internetu zabrakło, no to nie muszę się o to martwić, bo obsłużę 3 urządzenia jedną klawiaturą i mam to z głowy w tym momencie. Oczywiście obsłużysz je lokalnie, w zasięgu Bluetootha, który tam, ten zasięg ma kilka metrów, tak? To nie jest tak, że to nam daje nagle jakieś supermoce i pozwala na kontrolę z dużych odległości. Nie, to jest po prostu zwykła klawiatura bezprzewodowa, która ma swoje ograniczenia, natomiast jeżeli ktoś na przykład właśnie tak jak ty sterował, powiedzmy, drugim komputerem podłączonym do sieci z wykorzystaniem NVDA remote, bo na przykład miał taką sytuację, że potrzebne mu były 2 komputery i chciał pracować na nich
no powiedzmy jednocześnie, no to jest właśnie takie rozwiązanie jak taka klawiatura. Oczywiście też pamiętajmy, że są też dedykowane przełączniki, ale to raczej przewodowo wszystko się wtedy łączy. To są te urządzenia, te tak zwane KVM-y. Ale to też kosztuje. Oczywiście, że tak, to kosztuje. I to dużo więcej niż ta klawiatura. No, różnie to bywa z tymi cenami, ale podejrzewam, że raczej w 45 zł byś się nie zmieścił. No, domyślam się. Ale już w 300, tak, czy tam 200, płacąc za tę nową klawiaturę, to spokojnie. Klawiatura jest aluminiowa, cała, oprócz klawiszy, które są plastikowe, ale cała obudowa jest aluminiowa. Łącznie ze spodem? Czy tam jest plastik? Łącznie ze spodem, tak. Mhm. To jest wszystko aluminiowe. No i to jest klawiatura membranowa, niskopoziomowa, więc jest to już nie dla cicha. Mnie. Tak, nie dla ciebie. Chociaż dla mnie, wiesz, no ja ją kupiłem z myślą o podróżowaniu, żeby nie bawić się w jakieś kable, w jakieś różne rzeczy, po prostu, wiesz, wkładam laptopa do plecaka, klawiaturę i wychodzę, nie? A tak to muszę się martwić, a czy ja wziąłem to, a czy wziąłem tamto? Dwie rzeczy i mnie nie ma, nie? No tak. Także o, ona jest taka cichutka. No, zdecydowanie cicha. Jedynie co to biurko może rezonować tutaj, ale generalnie jak ją wezmę na kolana, o, to teraz. Teraz jest, no, jest dość cicha. I teraz jak ona wygląda, bo jej wygląd jest ciekawy. Powiem ci, Michale, że ja pierwszy raz widzę klawiaturę z takimi klawiszami, bo... To znaczy z jakimi? No właśnie do tego zmierzam. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak klawiatura żywcem wyjęta z laptopa, bo one są wszystkie na równym poziomie poniekąd. Dlaczego poniekąd? Dlatego, że każdy z klawiszy, na którym są znaki, czy litery, czy cyfry, oprócz bloku numerycznego i klawiszy funkcyjnych, są pochylone do przodu. Także jak opieramy palec na klawiszu, to nie wciskamy go w dół, tylko tak jakby prostujemy klawisz. Nie wiem, czy wiesz, o co chodzi. Że on się tak po prostu pochyla. On się pochyla, dokładnie. On jest taki pochylony ku nam. Mhm. I jak go wciśniemy, to wciskamy jakby tylko tą górę, żeby go wypoziomować. Przechylić, tak. Żeby go przechylić do nas, w naszą stronę. Znaczy od nas. On jest już do nas przechylony. Od nas. Aha, w ten sposób. Żeby go wypoziomować. Rozumiem. I tak działa pisanie na tej klawiaturze. Dodatkowo te klawisze są bardzo wyraźnie oznakowane, bo oprócz tego, że mają standardowe oznaczenia na FJ i piątce numerycznej, to jeszcze każdy z tych klawiszy, które mają oznakowania właśnie literki, cyfry, oprócz właśnie numerycznego bloku, są w takich ramkach. Na brzegach klawiszy są ramki takie, że to nie jest taki całkiem płaski ten klawisz, tylko on ma takie jakby obramowanie na brzegu. Nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę. No myślę, że tak. Jestem sobie w stanie to wyobrazić, jak to wygląda. Tak. I teraz tak. To jest klawiatura, która generalnie zalecana jest do Maców. Dlatego część tej klawiatury, to ja nawet nie wiem, co to jest, dlatego że no, odpowiedniki trzeba byłoby spróbować z Maciem, ale ja Maca nie posiadam. Więc niektóre klawisze tu nie działają, chociaż wiem, że coś robią, dlatego że jak ja nacisnę, to się podświetlanie włącza. Ale nie mam jakby odpowiednika funkcji w Windowsie, co on ewentualnie mógłby robić, taki klawisz. Natomiast ewentualnie za pomocą jakichś odpowiednich narzędzi typu Sharp Keys albo podobnych można sobie zawsze taki klawisz tak przemapować na coś. Zgadza się. I ta klawiatura ma
oprócz standardowych F-ów od F1 do F12, to ta klawiatura ma aż do F15. Nie wiem właśnie tutaj, co zrobić od F13 do F15, bo jak włączymy sobie NVDA i pomoc, moment, niech ona się, bo ja miałem wyłączoną. Pomoc klawiatury, tak. O, nie wiem, czy słychać dobrze. Słychać. No i teraz mamy tak. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12. Potem jest klawisz, który nie wiem, co robi, bo NVIDIA na niego nie reaguje. I zaraz dalej mamy kontynuację. F13, F14, F15. I to jest wszystko, jak chodzi o F-y. I teraz dalej, w tym samym rzędzie, gdzie są F-y, mamy trzy klawisze służące do podłączenia tych właśnie trzech urządzeń. Ja już tu mam podłączony komputer, jak słychać, no tak, pod jeden z tych kanałów. I po tych trzech kanałach jest jeszcze jeden klawisz, który też nie robi jakby nic. Zaświeca mi się podświetlanie, ale on nie robi nic, więc też nie wiem, do czego on może służyć. No i potem mamy cały blok numeryczny. Od zera... NVDA. No teraz NVDA, bo... No tak, bo on sobie zero tak, gdzieś tam rezerwuje jako swój klawisz. Dokładnie. No i teraz mamy tutaj pomoc włączony. Numeryczny 1. No dobra, będzie gadał, że z tym numerem. Ale wiadomo, że to jest blok numeryczny cały. No tak. I teraz tak. Strzałki są bardzo fajnie rozdzielone od całej reszty bloków, bo klawiatura podzielona jest na, razem ze strzałkami, na cztery bloki. Czyli mamy główny blok, tu gdzie są litery i cyfry standardowo. Potem mamy blok sześciu klawiszy, czyli F13, F14 i F15. Potem mamy home page, potem mamy no, cały ten standardowy blok oprócz jednego. Nad delem, gdzie w normalnej klawiaturze jest insert, to tutaj mamy Windows plus Swift plus 3. Takie coś. Co to jest i dlaczego tak? Nie wiem. Windows plus Swift plus 3. I ta kombinacja uruchamia ci TikToka. No tak, bo pewnie masz ustawiony właśnie taki skrót Windows Shift 3 na uruchamianie. Ja nie mam nic ustawione. Aha. Właśnie dlatego mnie to zastanowiło, bo ja to nacisnąłem chcąc wykorzystać, że insert chciałem, coś zrobić, jakąś funkcję w NVIDIA i nagle widzę, że mi się TikTok włączył, nie? Mówię, kurczę, o co chodzi, nie? Bo sam insert jest na zmianę z tym zerem. Nie, tutaj zero nacisnę. Czyli, to mam. Czyli ten insert w tym bloku takim klawiszy środkowych, tam gdzie mamy page up, page down, home end, delete, to tam inserta jako takiego nie ma. Nie ma, tam jest właśnie to coś. Tam jest ten klawisz. Dokładnie. Dokładnie pod F13. Bo tutaj mamy standardowo 6 klawiszy, ale że jest są te F-y, to mamy 9 klawiszy w tym bloku. I te klawisze są z takiego bardzo gładkiego plastiku. To wygląda jak taka zabawka dla dzieci trochę. Jak ci mówiłem wcześniej, przepraszam, przed audycją, że jak wziąłem tą klawiaturę do ręki, rozpakowałem, to bałem się, że z ręki wypuszczę, bo praktycznie nieodczuwalny jest jej ciężar, pomimo że jest aluminiowa. No, aluminium jest lekkie. To... No jest lekki, ale jednak coś tam waży. To jest metal, mimo wszystko, nie? Także, no, jest dość, jest ciekawa. I teraz tak, nie ma w tej klawiaturze z takich tych podpórek, które stosuje się w standardowych klawiszach. Aha, więc ona leży... stópek z tyłu, tak? Tych tak, nóżek. Ona leży płasko na stole. I tylko te klawisze, które są właśnie tak pochylone, robią jakąś tutaj robotę w tej kwestii, żeby
mieć wrażenie, że takie, żeby się ręce nie męczyły nad garstki, czy coś w tym stylu, nie? Żeby to było tak wygodnie do pisania. Także tutaj tak to wygląda, ta klawiatura. I co jeszcze? Co jeszcze? Podświetlanie dla widzących. Podświetlanie jest trójpoziomowe. Nie ma zmiany kolorów czy czegoś takiego, tylko mamy trzy razy naciskamy przycisk obok kontrola prawego. Jedno naciśnięcie wyłącza i dwa pozostałe rozjaśniają. I tyle z całego podświetlania. Ja sobie przemapowałem jeden kontrol tutaj za pomocą skrótu NVDA na menu kontekstowe, ponieważ ta klawiatura, no cóż, nie posiada czegoś takiego jak menu kontekstowe, a szkoda, bo obeszłoby się bez kombinacji. No ale, no cóż, jak się nie ma, co się lubi, to tak jest. No i tak by to wyglądało. Dobra, to będę musiał przełączyć, żeby mi to nie gadało. Tryb komunikacji i bez mowy. To zapytam w takim razie teraz, jak wygląda to, jeżeli chodzi o ładowanie? Mamy z tyłu gniazdo USB-C. I to gniazdo może być wykorzystywane tylko do ładowania, albo po prostu jako podtrzymujące prąd, bo sama klawiatura z komputerem łączy się tylko i wyłącznie przez Bluetootha. Tam nie ma czegoś takiego, że jak podłączę USB, to mi tam komputer zaprąga. To nagle będzie znaleziono nowe urządzenie. Dokładnie, i nie jest ma klawiatura. Dokładnie, nie. To jest tylko ładowanie albo ewentualnie podtrzymanie prądu, jak nie chcemy tych akumulatorów za bardzo męczyć. Bo tutaj ładowanie odbywa się w ten sposób, że jak baterie się naładują, to on tylko podtrzymuje takim pykaniem, nie? Że tam, żeby się nie rozładowało za Ale bardzo. To te akumulatory są wymienne, czy nie? Nie, to jest wbudowane. To jest wbudowane w klawiaturę i z tego, co gdzieś czytałem, to te akumulatory są dość spore wbrew pozorom, bo one zajmują 1/4 klawiatury. No to faktycznie. Taki duży i płaski, znaczy taki, no, formatowo duży i płaski akumulator. Jasne. Tak jak w tabletach się stosuje, tylko w tabletach się stosuje trochę mniejsze akumulatory i nie robi się na pół tableta akumulatoru. No tak. Natomiast czy ta klawiatura ma w ogóle jakiś wyłącznik, czy ona cały czas jest aktywna i sama się ewentualnie jakoś usypia? Z tyłu jest fizyczny przełącznik. Taki dwuskokowy. Nie wiem, czy to będzie słychać. O, takie coś. No, słychać. I od razu, i teraz tak, ta klawiatura ma jedną fajną rzecz, ale to właśnie dla osób widzących. Jak się ją włączy, to nie ma tak, że to podświetlanie się świeci cały czas. Jak w klawiaturach zasilanych na bieżąco. Tylko włączamy, poświeci się jakieś parę sekund, gaśnie. I teraz możemy zadecydować, czy chcemy to podświetlanie mieć włączone, czy nie. Jeśli chcemy mieć włączone, to też nie na stałe, tylko wybieramy sobie jasność tego podświetlania i jak nic nie robimy, to za 10 sekund zgaśnie, naciśniemy coś, to podświetlanie z powrotem się włączy, ale jest tak zwane głębokie uśpienie tej klawiatury, czyli jak przez pół godziny nic nie robimy, to się cała klawiatura wyłączy, w taki tryb hibernacji przejdzie. I żeby ją wybudzić, no to już trzeba trochę poczekać od naciśnięcia jakiegokolwiek klawisza. Ona tak szybko nie wstanie. Aha. I to jest też fajna rzecz, bo tu jest jakby taka zastosowana podwójna oszczędność energii. Na bateriach, według tego, co piszą na tym akumulatorku, ona powinna wytrzymać 200 godzin. No to rzeczywiście całkiem sporo. To jest całkiem fajny czas.
Zwłaszcza, że no, zdarza się tak, że nie mamy od razu dostępu gdzieś tam do prądu, żeby ją podładować, więc tutaj 200 godzin jest całkiem fajnym czasem. A ja ją kupiłem tuż po tym, jak skończyła jej się gwarancja. Miesiąc po tym, jak się gwarancja skończyła, więc za bardzo chyba nie była zbyt używana. Tym bardziej, że jak ona przyszła do mnie, to nie widzę żadnych znaków jakby używania jej. Ona po prostu wygląda jak nówka. Także ktoś naprawdę o to dbał. Także tak to wygląda. Co jeszcze można by powiedzieć? W zasadzie, jak chodzi o wygląd tej klawiatury, no to tutaj... No, większych cudów nie ma, tak? Większych cudów nie ma. Ta pochyła konstrukcja to co najwyżej jest jakiś tak, taki to jest, jej wyróżnik. To jest fajna sprawa. I tak jak mówię, ja pierwszy raz widzę klawiaturę z takimi klawiszami, bo najczęściej to są płaskie takie zwykłe. I już. No. Dobrze. Czyli w zasadzie klawiaturę mamy jako taką omówioną. Tak, tak naprawdę to przede wszystkim jeszcze jakbyś mógł pokazać, jak wygląda proces parowania urządzenia. Właśnie teraz mam zamiar to zrobić, ponieważ tak jak powiedziałem już tutaj za bardzo o wyglądzie klawiatury nie ma co opowiadać. Jest jaka jest. I już. Ja teraz sobie pozwolę zrobić jedną rzecz. Tylko niech no odblokuje telefon, bo akurat telefon mam pod ręką, więc no... No jasne, tak będzie najszybciej. Szkoda, że nie mam jeszcze trzeciego urządzenia z Bluetoothem. Bo przydałoby się jeszcze jedno, żeby można było pokazać, jak trzy urządzenia działają. Dobra. Czyli tak, pod jeden kanał mam podpięty komputer i teraz tak, jeśli ja nacisnę klawisz, pod którym nic, może inaczej, tu mam, moment, bo już to nacisnąłem chyba, czy wyłączyłem, wyłączyłem klawiaturę, dobra, pod kanał pierwszy mam podpięty komputer i teraz nic nie mogę zrobić. Na którym kanale? Tu. Aha, dobrze, już wiem, co się stało. Tylko muszę... Aż teraz mi dzwonią. Nie ma rozmowy. Bo ja już ją dzisiaj używałem, więc... I cóż się stało, Krzysztofie? Baterie się skończyły. No to te 200 godzin to szybko poszło. Nie, no co ty, przecież... Przecież ja ją używałem przez cały czas. A z ciekawości, od jak dawna? Jakieś 4 dni może. No to... To chyba nie była naładowana dobra. No, niestety. Przyznam się bez bicia. Czekaj, ja to coś zepsułem. Ach, dobrze. Jejku. Tak to jest, jak człowiek nie myśli. Przecież ja wyłączyłem gadacza. No wyłączyłeś mowę. Tak. Tryb komunikacji. No, już. Tryb komunikacji. No, właśnie. Ech, widzisz, no tak to jest jak... No dobra, nie... zostawię to bez komentarza. Dobra, to działajmy. Działajmy. Więc tak, na pierwszym kanale mamy ten komputer. Nie, ale jak włączę drugi kanał... O, to już nie ma nic. Nic się nie dzieje. Na kolejnym też nic się nie dzieje. To przypomnijmy, gdzie są te przyciski? One są nad blokiem numerycznym. Okej. Okay. Także... I już. I teraz tak, sparujemy sobie telefon z tą klawiaturą. Ustawienia.
dostępne urządzenia. On sobie tutaj skanuje. Ale jeszcze tej klawiatury nie wykryje. Dostępne urządzenia. Nie znaleziono żadne urządzenia. I teraz tak. Żeby tą klawiaturę sparować z telefonem, naciskam drugi kanał albo pierwszy, no mogę sobie wybrać, gdzie chcę go mieć i przytrzymuję, ale równocześnie muszę spowodować skanowanie na telefonie. Zobaczmy, czy tu coś wyszło. Jeszcze nie znalazł. Dostępne urządzenia na górę. Nie znaleziono żadnych dostępne urządzenia. Bo to trzeba przytrzymać dłużej, ja nigdy nie wiem ile. Przełącznik włączyć, skanuj przycisk. A to się nie odświeża automatycznie? No nie, on skanuje, ten telefon skanuje i potem przestaje skanować. Aha. I trzeba sobie, wiesz... O, jest. Jest. No Bluetooth i teraz ją parujemy. Dobrze, i teraz... I teraz mamy sparowaną tą klawiaturę. I na pierwszym kanale mamy... komputer, nie? Tak. A na drugim kanale, jak nacisnę, mamy telefon. Czy to, że zaczęło ci coś w tym momencie piszczeć, nie, to zegar. Powiązane? Aha. Nie, to zegar. Czekaj, muszę go uciszyć. No przecież będzie nam tu pikał cały czas. No właśnie. Tak się zastanowiłem, skąd się nagle pojawił ten dziwny efekt. Niestety... że tak powiem, uszkodzony mam zasilacz w tym zegarze i coś tam nie łączy. No dobrze, i teraz mamy połączony telefon i i komputer. Tak, teraz ja to klawiaturą robię. Mogę tu wejść enterem. Nie, już jestem w folderze podróż. No tak. Wycofuje się. Możesz w tym momencie telefonem sterować na tyle, na ile jest to możliwe z klawiatury. Dokładnie, mogę pisać teraz SMS-y, wszystko mogę tu robić. No to rzeczywiście jest całkiem niezłe rozwiązanie tego typu. No i jeszcze trzeci. Trzeci no, potrzebowałbym jeszcze jedno urządzenie z Bluetoothem, ale no cóż. No tak, ale akurat nie masz, no to zrozumiała sprawa. Natomiast zapytam cię o to. Jeżeli chodzi o jakieś takie szybkie pisanie, czy to, że ten Bluetooth jest i on jednak no ma tę swoją pewną bezwładność, czy to nie przeszkadza? Wiesz co, nie. Nie, dlatego, że tam jest opóźnienie, nie pamiętam jak tam było napisane, do 1 milisekundy, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale jest dosyć szybko się pisze. Nie gubi znaków, jak rozumiem. Nie gubi znaków, jak piszesz, nie, na przykład. Nie. Nie wiem, czy jakbym mógł to pokazać. No uruchomić na przykład notatnik i spróbować szybko wpisać jakiś tekst. Nie? No okej, kota. To chyba dwa ci się wpisały. A. Dwa mi się tak wpisały. Natomiast no rzeczywiście, jeżeli ktoś... No, to jest pytanie, bo tak jak pisałeś przed momentem, to no nie było to jakoś bardzo szybkie. Zastanawia mnie, jeżeli ktoś na przykład naprawdę pisze tym takim standardowym trybem 10 palców na klawiaturze i pisze naprawdę szybko, to czy tu nie będzie odczuwał jakiegoś takiego trochę spowolnienia? Nie, nie sądzę. Nie sądzę. Myślisz, bo nie? Ja tą klawiaturę testowałem jeszcze ze znajomym, widzącym zresztą. Mhm. No i on mówi, że nie widzi różnicy między tą a przewodową jakąś tam. Rozumiem. No okej, okay. To w takim razie pozostaje wierzyć na słowo, że tak jest. No i cóż, czy coś jeszcze a propos tej klawiatury chciałbyś dodać? Czy coś jeszcze? No, tak jak powiedziałem, ta klawiatura jest rekomendowana dla Maców.
Szkoda właściwie, że nie mam Maca, bo można byłoby coś więcej spróbować. No jasne, no ale no, nie mamy, no ale to, nie mam. To nie pokażemy. No. Nie pokażemy. Dzisiaj tak będzie krótko, bo w sumie o klawiaturach, no co można powiedzieć? No klawiatura, klawiatura. Tym bardziej, nie? Że tu nie masz jakichś takich dodatkowych programów, dodatkowych narzędzi, żeby, nie wiem, tworzyć jakieś makre albo cokolwiek innego. No, no to się nic nie da. Tym bardziej, że no, tak jak cały czas powtarzamy, nie mam Maca, a jestem ciekaw, bardzo byłbym ciekaw, co można byłoby z Maciem na tej klawiaturze osiągnąć. No cóż, to może kiedyś się tego dowiemy, natomiast ja podejrzewam, że jeden z tych klawiszy to będzie na pewno ten power, tak, do włączania. Kiedyś jeszcze, teraz nie pamiętam, czy on przypadkiem też nie służył do wysuwania płyty, no ale teraz to już tego raczej się nie używa, więc przede wszystkim to włączanie, tak, włączanie, wyłączanie. Znajomy mi powiedział, który widzi, że na tym klawiszu po F12 jest coś takiego jakby play. A to może faktycznie jakaś muzyka do odtwarzania. No tutaj też mi ciężko powiedzieć, bo ja co prawda mam tu obok nawet MacBooka, natomiast no nie używam go z klawiaturą bezprzewodową, więc... Ja chyba, że tak powiem, jak się do ciebie w końcu wybiorę, to tą klawiaturę też. To potestujemy, spakuję. Oczywiście. To potestujemy. Natomiast bo warto by wiedzieć, to zrobimy suplement tak. Albo w komentarzach po prostu napiszemy, co to robi. Natomiast dziś to chyba tyle. Dzisiaj tak, dzisiaj tyle, dlatego że, no tak jak mówię, no klawiatura jak klawiatura. No, nic tu nie ma specjalnego. Oprócz tego, że te trzy urządzenia to jest naprawdę fajna i wygodna rzecz. Klawiatura jest leciutka. 87, zakończ instalację. Dobrze, może później. Klawiatura jest bardzo lekka. Jest, tak jak powiedziałem, aluminiowa, więc nie trzeba z nią za bardzo się ostrożnie obchodzić, bo wbrew temu, co myślałem, jest dość wytrzymała. No i co? No i tyle w sumie. Ja bym ją polecił. To jeszcze przypomnijmy model Typerclav, pisze się tę nazwę klawiatury producenta BC110. Takie urządzenie dziś na antenie Tyfloradia prezentował Krzysztof Bruzda. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.